Halo, halo, witam serdecznie. Oglądacie 28 odcinek już z LX2. Tak, myślę i chyba udamy się do obozu banitów w tym odcinku. Tylko jeszcze tutaj jest jedna rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Mianowicie tutaj mam jakiś budynek. Zaraz rzucę na niego okiem. Nie wiem, czy ja tam byłem, czy nie, więc... Bo co prawda tutaj jeszcze by coś porobił pewnie. Znaczy tutaj na pewno, bo tutaj nie byłem w ogóle na tym obszarze. I tutaj też żeśmy tą część mapy mało eksplorowali. Ale myślę, że jeszcze na to przyjdzie czas. Bo de facto kończą nam się zadania w dzienniku. A zawsze w obozie tych zadań jest w brud. Aj, czekajcie, bo tutaj mamy kurde upierców. To można by było strzelić z łuku. Będzie zdecydowanie za blisko. Dopadnę cię. Dobra. No, jazda. Nikt nie oberwał. Dobra, zrobimy tutaj porządek z upieszkami. Albo oni zrobią ze mną zaraz porządek. To mojego kumpla w spokoju. O, tu mamy teleport jeszcze, proszę. Nie odblokowałem tego teleportu. Dobra, pozbieramy loot. Łup. Z pokonanych potworów, przeciwników. Czekajcie, co sobie odblokujemy. Super. Czekajcie, bo tutaj kilka ciał leży. O, proszę, łuk berserków. Aż dziw bierze, że tutaj nikt nie przyszedł, wiecie? Na pewno było nas słuchać przecież. A kiedy nadejdzie pora, zróbcie to. Ale wkrótce czeka nas bardziej świetnie. Czekajcie, no. A to radio gada, dobra, kurde. Okej, już się przestraszyłem, że ktoś tam gada. I upierdza jeden do drugiego, albo... Albo jeden do siebie gada, sam. No co to było? Cholera. Jakaś sałata tu jest chyba, o. Pozbieramy to wszystko, bo to się przyda. Sądzisz, kiedy ostatnio ktoś tu w ogóle przyjechał mopem? Wystrzegajcie się niebezpieczeństw czyhających na pustyni. Dobra, pozbieramy te rzeczy. O kurde, kolejny save. Więc musimy tutaj to zaznaczyć. Będę miał umiejętność hakowania, to będziemy to wszystko kurczę zbierać. A póki co na razie no nic nie zrobię. Oho. Kurczę, tu mnie w ogóle chyba nie było. Chyba zejdźmy tu na dół. Nie teraz. Patrzcie, złóż. A mazytu jeszcze chyba nie spotkałem. Tylko powiem wam, te białe plamy na skale to mało się wyróżniają. I tam widziałem jeszcze potwory chodzące. Jest tutaj potwór jeden, dobra. (Śmiech)
Dobra. Chyba będziemy tam szli, co? W stronę banitów. Kurde, to jeszcze jeden przeciwnik chodzi. A, bo nic nie mam, dobra. Dobra, wiecie co, generalnie co, ruszamy. To jeszcze pewnie bym pochodził, pozbierał parę rzeczy, ale... O te potwory się pojawiły po jakimś czasie. Już wcześniej nie było. Chyba ja dopiero jak zdobyłem 20 poziom, chyba się pojawiły. Kurde, mega. Eksploracja jest mega w tej grze, naprawdę. Patrzcie, nawet takie wiaderko tu jest i możemy w tym wiaderku parę rzeczy znaleźć. Dobra, zróbmy tak. Ja tutaj to tereny na razie zostawiam. Przenieśmy się tutaj po prostu. I pójdziemy sobie tą dróżką bezpośrednio do obozu. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć tam w miarę szybko. I to będzie trzeci obóz, trzecia osada, w której będziemy robić zadania i pewnie dłuższy czas też tam spędzimy. Zresztą nawet mam tutaj zadania zaznaczone, audiencja u banitów, o. Właśnie, może to zadanie uda mi się zrobić. Chyba, że po drodze napotkamy dużo przeciwników, dużo rzeczy do zebrania, to może się to wszystko tutaj wydłużyć. A, tutaj były to gniazdo chyba tych potworów, cieniołaków, czy jakoś tam się nazywały. Był quest. Dobra, idziemy tą autostradą. No i widzę jednego przeciwnika do pokonania. Drugiego. Ale tylko 10 punktów doświadczenia, fes. Ale za to dużo surowców otrzymujemy. Wiecie co? Chyba się robi noc. Niedobrze. Jak nie? Ja może gościa żegnam. On mnie za bardzo tu przeklina. Nie będziemy bardzo może chodzić z ścieżki, z drogi. Raz udało mi się podczas biegu, bez zatrzymywania się, zebrać łupy potwora zabitego. Jeśli zbocze zacznie się osuwać, proponuję ruszyć dubska. No. Co? Guzdram się? Nie, wszystko gra. Nie chcę tylko, żeby wysiadło ci serducho. Z wami, z gredami, nigdy nic nie ma. Słabe tu potwory są, cholera. Widocznie to jest... Czekam, miksturka, ale nie mogę jej zebrać.
Widocznie ta ścieżka, znaczy do banitów powinno się wcześniej trochę udać. Generalnie brakuje mi tego nauczyciela, który nauczy nas otwierania tego sejfu. Popatrzcie, tu jest ścieżka jeszcze jakaś. Dobra, wiecie co, zostawiamy to na razie. Tu nie będziemy eksplorować tych terenów. Chcę się udać tylko i wyłącznie na razie do obozu banitów. Ale prawdopodobnie dołączymy się do berserków, aczkolwiek jeszcze nie podjąłem decyzji. Dlatego, że moja żona jest berserką. Ale też jest chyba nowa frakcja tutaj. Oh shit, co to za towarzystwo? Shit. Kurde bela. Kto to jest? Rozbójnik, oh shit. Ani kroku dalej, kolego. Nigdzie dalej nie pójdziesz, póki nie zapłacisz. Niby za co? Za ochronę, geniuszu. Jeśli chcesz się tu kręcić, to musimy mieć na ciebie oko. Nie jesteśmy zachłanni. Wystarczy 100 kryształków i służymy pomocą. Serio? A jeżeli uznam, że nie potrzebuję waszego wsparcia? Cóż, to by było dość... nierozsądne. Bez nas może ci się przytrafić dosłownie wszystko. Albo dasz nam szmal, albo dostaniesz w mordę. Kumasz? Kurde. Weźmy na przykład to pierwsze. Nie szukam kłopotów. Jakich znowu kłopotów? Wyluzuj, gościu. Pragniemy cię tylko wesprzeć. Przemyślałem to i chyba wolę rozejrzeć się za inną drogą. Tylko ci się tak wydaje. O kurde. Na nic kurwa nie licz. Tak wyobrażałeś sobie swoje ostatnie słowa? Serio? Przepuśćcie mnie, albo was pozabijam. Twój wybór, chłopie. Zaraz poznasz mnie z gorszej. Dobra, wiecie co, za dużo nam tutaj wpadło tych kar, więc tylko pytanie, czy... O, tego jeszcze nie zebrałem. Czy my musimy mu wiecie co, zapłaćmy tą. Zapłacimy mu chyba, bo nie ma wyjścia. Dobra. To przyspieszę, żebyśmy tu... Doszczętnie się spłukałem, może weźmy, ja wiem, to? Doszczętnie się spłukałem. Twój wybór, chłopie. Zaraz poznasz mnie z gorszej strony. Mogłoby gorzej, ale lepiej na pewno też. O cholera, jasne, chyba przegrałem. Boż kurde, bela, leba lans. Trzeba było zapłacić, nie kombinować, kurde. Patrzcie, ten jeden tutaj chyba nawet nie zauważył, że się coś dzieje. Flaszeczki ją ciulowe. Gasimy światło! Kurde,
Dobra, leczymy się. Żyliśmy. Łatwo nie było, przyznam szczerze. Na słabszym, mniejszym poziomie, to powiem wam, żebym tutaj nie dał rady w życiu. Kurwa. W każdym razie. No i właśnie. Trochę żeśmy czasu tutaj stracili. Chyba zebrałem, co? Czasami te bronie odpadają na większą odległość. Co my to możemy nawet zobaczyć? O, proszę! Ostrze sędziego. Ale 68 potrzebuję aż. 77. Ulepszony. Czekajcie, sorki. No, to wszystko. Możemy ruszyć dalej. Krótkie zatrzymanie. W zasadzie to można było tutaj pewnie się cofnąć i tędy przejść, widzicie? Pewnie też ta gra w ten sposób sugerowała, żeby tak zrobić, bo nawet ścieżka jest na mapie. Tam zbadamy innym razem te tereny. Dobra, idźmy na te bagna, zobaczymy jak to tam wygląda wszystko. Ale te roślinki, kamyczki, to wszystko naprawdę jest piękne. Tutaj nic nie ma, lepiej zejdźmy na dół. O, to Morkon jest. Jakaś tu jest ta ścieżka, byśmy, dobra, wracali. Gdyby ktoś nie dał rady, to mógł przejść naokoło, tak? Kurde, Bela. Dobra. Patrzcie, oto jest. Nora Banitów, czy jak tam się to nazywa? Jakaś tam kosmiczna skała rozpierdala całą okolicę i pierwsze, co z tym robimy, to stawiamy domki. Bardzo kurwa mądre. Co, czekajcie, bo już tu jesteśmy. Trzeba się tu rozejrzeć. Dobra, wejdźmy do budynku może. Czekajcie, bo tu nie ma wejścia nigdzie. Kurde, tam nie można chyba jednak wejść. Tam się chyba jednak nie da wejść.
wiecie co? Zróbmy sobie spanko. Śpimy się do rana, będzie lepiej widać. Nie lubię po nocach chodzić. Kurczę. Co za bajzel. Tutaj nic nie ma, czy jednak do tego budynku się nie da wejść. Co by było, gdybyśmy tam spróbowali wejść jeszcze na górę? Ostatnio coś tam znalazłem. No właśnie, teraz też. Ale i jaja. Coś pięknego. Patrzcie, jakoś chodzi. Stoi sobie, hop. Dobra, idziemy tutaj. O kurde, dosyć dużo to to miasto. Ciekawe, czy mnie wpuszczą. Nie pamiętam, ile czasu nam zajęło ukończenie Alexu 1. Ale wydaje mi się, że ta gra jest chyba dłuższa. Zresztą sobie sprawdzę. Ale chyba więcej niż 40-50 odcinków chyba nie nagrałem, a tutaj prawie 28 odcinek nagrywamy. A jeszcze 3 miasta przed nami całe. Więc co, nie będziemy się tutaj na razie zajmować tymi potworami. Trzeci teleport już odblokuje. Nieźle. Muszę się skupić. Zobaczymy, czy mnie wpuści w ogóle. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Teraz nie mogę. O nie? Tego. Przełaź. O kurde. Puścił go bez problemu. A te złomiarze trochę to są. Mam coś innego do roboty. Wiecie co, skupmy się... jak mojej babci z kapci. Nie pytaj skąd to wiem. Skupimy się na zadaniu. Więc może na razie nie będę z nikim tu rozmawiał. Ale fajna miejscówka, podoba mi się. Zaczekaj! Poświęcisz mi minutę? Czy wspomożesz zbiórkę na szczytny cel? No kurna, no ważny no. Mów dalej. No, zbieram datki na przedszkole. Zajmujemy się sierotami, karmimy je i rozumiesz, takie tam. No, nie znajdziesz paru kryształków? Tym biednym dzieciakom z przedszkola przyda się każde wsparcie. Ale ściema. To rzeczywiście szczytny cel. O kurwa, przecież to kupa forsy! Taka sumka pozwoli mi kupić mnóstwo posiłków. Dzieciaki będą ci dozgodnie wdzięczne za dobra ci szczodrość. Wiem, że goś ciemnia. Lepiej zaniosę te kryształki prosto do przedszkola. O ja cię, stary, nawet sobie nie wyobrażasz, jak to doceniam. Na razie. O, misja przedszkole, proszę. Super. Tak mówię, na razie się nie będę tutaj rozglądał. Poratowałbyś może Alexitę. Uj, duże miasto, cholera. Także kilka odcinków niestety mamy już zajęte. Po co ty to w ogóle robisz? Po jajco. Dobra, mamy w końcu ten warsztat broni. I teraz tak, tutaj mamy na przykład łuk berserka uszkodzony, ulepszamy go do łuku berserka nieuszkodzonego. Co nam wzrasta, zwróć uwagę, że nam wzrasta tutaj ze 144 na 968 Alexitu, taki łuk. A nic nas to nie kosztuje, kompletnie nic. Muszę mieć tylko 3 sztuki takiej broni. Tutaj, żeby ulepszyć się łuk, to wiadomo, że 10 many, 20 sztuk złomu, no to tutaj już trochę gorzej jest. Ale wartość też nieźle nam tutaj wzrasta, 2 razy. Tutaj mamy po 2 sztuki wszystkiego niestety. Strzelba, dwururka uszkodzona. Ulepszymy to 2 razy. Patrzcie, z 900 na 3200. Także masakra. Chyba tutaj nic więcej nie zrobimy. Twórca broni, odblokowane osiągnięcie.
Oj, właśnie. Co my tu jeszcze mamy? 8 tych broni. Tu sobie mogę dwa razy ulepszyć. Dobra. To raz. To możemy też raz już... Miecz albo uszkodzony. Dwa razy. Dwa razy poproszę. Raz. Raz. O, co to jest? Miecz sferyczny. 125 obrażeń, nieźle. Tutaj mamy dopór rzeźniczy uszkodzony na 107. Tutaj na 138. Świekowana pałka. Miecz berkaci na 125 obrażeń. I w zasadzie tyle. Obrażenia od błyskawic, obrażenia od krwawienia. O kurde. Obrażenia od trucizny. Tu jeszcze mam jeszcze długi do ulepszenia. Dobra, nic więcej nie zdziałamy tu. Ja sobie zobaczę, może coś ciekawego. Udało nam się... 151. Te wszystkie bronie są uszkodzone, tutaj te lepsze. No niestety wymagają od nas dużo siły, zręczności i budowy. 120, 145. Tą broń pierwszą zdobyłem w zasadzie zaraz po tej najgorszej, którą miałem. Dobra, zapiszmy to. Oh shit. Hej, gdzie leziesz? Chcę się zobaczyć z księciem. Czyżby? W porządku, drap. Czyż to nie ten sławny dupek, o którym tyle słyszałem? Spodziewałem się kogoś wyższego. Ty jesteś Baxter? Książę Ateris? We własnej osobie. Powiedz, czego do diabła szukasz w moim mieście? Słyszałem, że swego czasu rządziłeś fortem w Tawarze. Czy to prawda? Tak. Ale to było wieki temu. Jedno mogę ci przyrzec. Drugi raz nie dam się zepchnąć z tronu. Jeśli przyszedłeś narobić gnoju, to wybrałeś złe miejsce, kolego. Czy właśnie dlatego przebywasz tutaj, zamiast zasiadać na tronie? Pytasz, dlaczego nie rezyduję w centrum miasta? Codziennymi pierdołami zajmuje się Hektor. To moja prawa ręka. Dzięki niemu zdołałem ulokować się tutaj, by pilnować naprawdę ważnych spraw. Na przykład? Na przykład odstraszać takich skurczybyków jak ty od zamachów czy innych numerów. Szukasz nowych rekrutów do banitów? Ja niczego, kurwa, nie szukam. Hektor się tym zajmuje. To moja prawa ręka. Do mnie przychodzi się zapłacić daninę albo przekazać wieści z zewnątrz. Z innymi sprawami możesz wypierdalać. Z tego, co rozumiem, Ateris to jedyne miejsce, gdzie nie dotarła inwazja obcych. Z tego, co rozumiem, Ateris to jedyne miejsce, gdzie nie dotarła inwazja obcych. Mówisz o tym czarnym złomie, który spadł z nieba i zalał nas jebanymi dziwadłami z koszmaru? Ha. Zabiliśmy już tych przeklętych straszydeł więcej niż powinniśmy. Tylko że one ciągle wracają. Ta zaraza nie ma końca. Przynajmniej nie zajęli żadnej z wież krateru. Jak dotąd nie, ale trudno powiedzieć, czy tak zostanie.
Kiedy gdzieś wybija szambo, to zazwyczaj gówno leci prosto do krateru i najpierw pada na nas. Jak zamierzasz sobie poradzić z najeźdźcami? Jak sądzisz, głupku? Punkt pierwszy. Bronić się za wszelką cenę. Punkt drugi. Kurwa, brak! Co innego nam zostało? To nie tylko twój problem. Moment, kurwa. Czy ty mi przypadkiem nie planujesz wcisnąć jakieś bajki o pięknej, harmonijnej współpracy z Albami, berserkami, czy kim tam, kurwa, jeszcze? Dobrze ci radzę. Dobry gość. Daruj sobie te brednie, jeśli nie chcesz skończyć z moim butem w swojej dupie. Inne frakcje zawsze miały banitów głęboko w chuju, więc niech się teraz jebią. Posadziłeś na tronie marionetkę, by samemu skryć się w cieniu. Dobrze ci radzę. Lepiej stul ten głupi ryj. Cokolwiek kombinujesz, chuj mnie to obchodzi. Ja już dobrze wiem, jak ty działasz, Jax. Nie pierwszy raz wywróciłbyś całe miasto do góry nogami. Jak to się ostatnio skończyło? Nie przypadkiem obaleniem władcy? Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Kurwa, rzeczywiście. Udawane przeprosiny i ładne słówka coś twoim zdaniem zmienią? Żałosne. Nie miałem nic do czynienia z przejęciem fortu przez berserków. Logan, poprzedni książę Tawaru, został przegnany z własnej twierdzy przez armię wojowników z Edanu. Dzięki. Dobrze wiedzieć. Ale jakoś nagle nie zacznę ci przez to ufać. Nigdy nie należałeś do żadnej frakcji. Zawsze byłeś lojalny, tylko i wyłącznie wobec siebie. To dlatego na zawsze pozostaniesz obcy. Nic o mnie nie wiesz. Niewykluczone. A może się mylę? Żyję jednak wystarczająco długo, by rozpoznać tupka na kilometr. Takie chuje jak ty oznaczają same kłopoty. Będę... Ale goś klnie jak szewc. Czekajcie, bo tutaj... O matko. I patrzcie, możemy to wziąć. Baxter! Ten włochaty myśliwy znowu się rzuca. Nie chce nam dostarczyć dobrego mięsa. Twierdzi, że za mało mu płacimy. Moim zdaniem powinien dostawać więcej. Możemy go też zabić i zastąpić kimś innym. Ja tam skłaniałbym się raczej ku tej drugiej opcji. Ta jego zgnielizna to jakiś sabotaż na naszych organizmach. Zauza chce się skonsultować ze swym starym oddziałem banitów. Prosi, bym eskortował ją na pierwsze rozmowy eksploracyjne z księciem krateru. Wiecie co, czekajcie, bo ja bym sobie chyba to zrobił, tylko nie mam tutaj Zouzy. A tutaj nas, kurczę, nie ma żadnego teleportu. No czekajcie, sobie może wrócę, zrobię tak. Foxa zostawimy. Na razie. Dobry z ciebie facet. Ale nie w sensie, że przegryw, tylko tak ogólnie. Dobra, weźmy Zouzę. Wiecie co, można by jeszcze pogadać z tym, ale dobra, nie będę teraz tego robił. Z tym Denisem. Co ona biegnie? Ej! Żaden z niego kumpel Logana. To prawda. Ci dwaj idioci się nawzajem nie znoszą. Są jednak zbyt słabi, aby rozpętać wojnę. Więcej na niej stracą niż zyskają. Poczekajcie, bo... A, właśnie, chemii nie mamy. Kurde, widzicie, trzeba to wbić. Miksturki są 25 życia, mamy 22 sztuki wina. Okej, okay, alchemik, odblokowałem osiągnięcie. Wykorzystałem... Aha, tu wodę potrzebujemy i czerwony kwiat. O, wina nie mam. Dobra, tutaj potrzebuję... O kurde! Shit, wino... Kurde, musimy wino kupować.
Bo tu widzę, ważny składnik jest. Pogadajmy może z tym Adamem. Wiecie, albo może nie. Dobra, bo to za dużo. Za dużo czasu stracimy na to. Łatwo, bez ściemy. Dobra, przejdźmy z Zołzą, bo może coś się wydarzyć po drodze. Nie będę robił cięcia. Znowu ty? Rzeszczot. Tak, mówię, na razie nie rozmawiamy z nikim. Zrobimy to w następnym odcinku, będziemy tu chodzić i rozmawiać i robić zadania. Dlaczego może. Twój brat nie próbował odebrać Baxterowi tronu? Kwestia jebanej odległości. Baxter przesiadł w kraterze, a Logan na wybrzeżu Karakis. Poza tym pewnie nie sądzi, by krater był wart zachodu. To tylko zaśmiecona dziura w ziemi. Spójrz ty... Hej, ty! Co tam? Znam cię. Ta? Właśnie tak. Jesteś Jax, ten kutas z północy. To ty chciałeś zrobić z nas wszystkich niewolników w konwerterach. To było dawno temu, ale rzeczywiście. To ja, Jax. I co z tego? Słyszałem też, że przyzwoity z ciebie gość. Serio? Chociaż teraz, jak na ciebie patrzę, trudno mi w to uwierzyć. Ludzie opowiadają na twój temat najróżniejsze bajki. Ciekawe, czy wiedzą, jak jest ciebie chuchro. Dobra, przejdź do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Nie podoba mi się twoja metoda. O matko, misja nadzorca. Przygarnij trochę krzyżaków, o to ci chodziło, nie? Przygarnij trochę kryształków. O to ci chodziło, nie? Czy wyglądam ci na gościa, który bierze w łapę? Szkoda mi na to czasu. Nie, żebyś miał jakiś wybór. Spierdalaj. Albo po prostu zafunduję ci bezpłatną korektę ryja. Zobaczymy, ile prawdy kryło się w tych plotkach. Cholera. Co oni robią? Czekajcie, ja nie chcę z nim walczyć. Kurde. Wybierzmy inną opcję dialogową. Dobra, weźmy inną opcję dialogową. Czegoś mi w ogóle dał dwie misje. Nie. Nadzorca. Może lepiej pogadajmy z twoim szefem. Czy ja wiem? On raczej stwierdzi to samo. Szkoda mi na to czasu. Nie, żebyś miał jakiś wybór. Spierdalaj. Albo po prostu zafunduję ci bezpłatną korektę ryja. Zobaczymy, ile prawdy kryło się w tych plotkach. Co oni robią? Super! Przedrastałem tą moją laskę. Poczekajcie, bo jakaś misja nam się tutaj ukończyła. Jak to teraz sprawdzić? Ateris w przedszkole? Czekaj, dajmy ukończone misje. Towarzystwo Karakis. Tawar. Ateris. Bardziel. Banda żyje mieszków pod przewodnictwem upierscy o imieniu Dabro. Żąda meta od każdego, kto chce przedostać się... To chcę przedostać się przełęczą do krateru, tak dłużej być nie może. Aha, to żeśmy zrobili, dobra. I tego zadania tutaj nie ma. Tutaj jest nadzorca. Drap to wyjątkowy banita, silny, uparty, lojalny. Byłby naprawdę potężnym towarzyszem. Ale on nas nie lubi przecież. Poszczęściło ci się i tyle. Na przyszłość radzę uważać, z kim zadzierasz. Nie sądziłem, że taki chuderlak zdoła się postawić. W kraterze nie ma miejsca dla takich jak ty. Spierdalaj stąd. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Jesteś takim upierdliwcem dla przyjemności? Czy coś za to dostajesz? Nieważne, czym się zajmuję. To, co robię w kraterze, to tylko mój interes. Chyba muszę jeszcze raz pogadać z twoim szefem.
Jak tam wolisz, tylko zejdź mi z oczu. Oficjalna skarga. Kurde, co to tyle misji? Przed chwilą tutaj byłem i takie misje mi się nie pojawiały. Benita Draper rzucił wyzwanie. Zastanawiam się, czy współpracuję z księciem Ateris. Warto byłoby się przekonać. Kogóż to przywiało? Jesteś bliźniaczką Logana, nie? Co słychać u tego gnoja? Dawno temu ten zawszony skurwiel przejął mój fort i wyrzucił mnie na zbity pysk. Ta, brzmi jak robota Logana. I co z tego? Zanim zapytasz, od lat nie miałam z nim nic wspólnego. Jak chcesz dobrać mu się do dupy, droga wolna. Kręci się gdzieś na wybrzeżu Karakis. Dzięki za wieści, słonko. Ale każdy z odrobiną oleju w głowie wie, gdzie go szukać. Problem polega na tym, by go dopaść, nim się połapie. Wysłałem za tym zasrańcem moich najlepszych ludzi. A i tak rozerwał ich na strzępy. Twardy z niego drań. Bez dwóch zdań. A co u ciebie? Jak widzę, skumałaś się z morkonami. Tak się składa, że w mojej kolekcji brakuje morkonki. Zawsze się zastanawiałem, czy w łóżku też jesteście takie wierne i oddane. A ja? Jakie to uczucie odciąć facetowi fiuta? Ostra z ciebie sztuka. Cóż, skoro na nic mi się nie przydasz, to wypierdalaj. Morkoni wysłali Zouzę z misją. Musi z tobą porozmawiać. Morkoni wysłali Zouzę z misją. Musi z tobą porozmawiać. Dzięki, ale umiem mówić za siebie. No dobra, Zouzo. Słucham. Czego do kurwy nędzy chcą ode mnie Morkoni? To tylko kwestia czasu, zanim wandale zrównają tę twoją dziurę z ziemią i zetrą ci z twarzy ten durny uśmieszek. Skoro tak, to po co zadajesz się z tym palantem? Niezły z was, kurwa, kabaret, wiecie? Serio mówię, w życiu się tak, kurwa, nie uśmiałem. Za taki tekst powinienem wam wypruć flaki. Dobry gość. Ale coś wam powiem, żałosne, głupie gnidy. Chyba już wystarczająco się nacierpieliście. Lepiej trzymajcie się razem, bo w pojedynkę to na pewno długo nie pociągniecie. Gość jest kuźwa żałosny. Ciągle tu jesteś, złama się. No kurde. Wypierdalaj w podskokach, zanim umrę ze śmiechu. No nie wytrzymam. Co za gość. Ja pierdzielę, co to ma być? Jak ma tutaj tą misję zrobić? A, czekajcie, bo to chyba nie jest ten książę. A nie, to jest to. Ja nie mogę tutaj kurczę nic zrobić. O, mogę. Tobie mam podziękować za miłe powitanie? Nie kapuję, co ty pieprzysz. Ten twój osiłek strasznie się panoszy. No i? Drap nie przepada za obcymi. A szczególnie za takimi śmieciami jak ty. Mocne słowa. Jak na gościa, który mieszka na śmietnisku. Ej, każdy orze jak może. Skończ pieprzyć. Drap działał na twój rozkaz, prawda? Słuchaj, spoczywają na mnie pewne obowiązki. Nie pozwolę przecież, by wałęsał się tu byle palant. Muszę się dokładnie dowiedzieć, kto mi się wpierdala na kwadrat.
Rozumiem. Jak? Wiesz już, co chciałeś? Całkiem dobrze ci się przyjrzałem. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej. Wciąż jesteś dla mnie gówno wart. Mimo to przebiegły z ciebie drań. Jeśli cię nie przypilnuję, narobisz mi kłopotów. Skoro sam się domyśliłeś, że to ja nasłałem na ciebie draba, to trzeba skombinować mu nową fuchę. Od teraz drab nie odstąpi cię na krok. Uznaj go za swoją osobistą niańkę. Będzie ci patrzeć na ręce, w razie gdybyś coś knuł. Co do cholery? Mam łazić za tym frajerem? Hej, sam chciałeś wrócić w teren. W teren, a nie niańczyć całymi dniami jakiegoś dupka. O kurde, będzie z nami chodził, patrzcie. Pierdoli ci do roboty. Uczepisz się jego dupy jak pierdolony rzep. Takim złamasom jak ty należy się uważnie przyglądać. Potrafi ci odstawić niezły cyrk. Ja zaś nienawidzę niespodzianek. Drab doniesie mi o wszystkim. Poinformuje mnie o każdym twoim ruchu. Jak walniesz kloca, poznam jego kolor i pierdoloną konsystencję. Jasne. Zozo opuszcza grupę. Jak mus, to mus. O to nie musisz się martwić. To mój najlepszy zabijaka. Uznaj się lepiej za szczęściarza. Gdy sprawy się zesrają, drab uratuje ci dupsko, ty niewdzięczny gnoju. Ej, patrzcie, gościu do nas dołącza. Dostajesz kompleksową ochronę zupełnie za frajer. Więc lepiej stul pysk i wypierdalaj. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Przywódca wojskowy, dokładne osiągnięcie. Będę cię miał na oku. Co, on teraz idzie z nami, czy jak? Zamknij kurwa ryj. Nic mnie nie obchodzi, co chcesz powiedzieć. To nie działa w ten sposób. Jeśli zamierzasz włóczyć się za mną jak cień, to przecież możesz pomóc mi w walce. Może zostaniemy towarzyszami broni. Jeśli widzisz to inaczej, lepiej trzymaj się szefa. Dupek z ciebie, ale nie ja tu decyduję. Słyszałeś, co powiedział książę. Mam się za tobą wlec i tak właśnie będzie. Skoro już mnie pilnujesz, to możesz też pomóc w walce. Jaj ci nie brakuje, ale nie zamierzam cię ratować, jak zrobi się gorąco. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, a teraz słuchaj, bo to ważne. Główne miejsce spotkań moich towarzyszy jest w bastionie w Karakis. Jeśli się kiedyś rozdzielimy, ty idziesz tam. Patrzcie no, ważniak się znalazł. Lepiej się ciesz, że póki co nie przetrąciłem ci karku. Jeszcze jakieś uwagi? Ta, dobra, zrozumiałem. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. A teraz stul pysk i zajmij się swoimi sprawami. Jakie kurwa. W pewnym sensie lubię to miasto. Da, wiem, jest pełny śmieci i cuchnie, ale cuchnie jakby domem. Skoro... Gotowy narobić bałaganu? Ja tak, ale co do ciebie, mam wątpliwości. Pamiętaj, mam cię na oku. Dobra, niestety nas nie lubi, ale to już mniejsza z tym. Wiecie co, bo jakieś tutaj eksploracje czy rozmowy już nie będziemy prowadzić. Chyba, że po prostu powalczymy coś jeszcze o piwo, ale wino by się przydało. O właśnie, winko. Winko jest potrzebne do robienia miksturek. Nie zwróciłem uwagi. Zjawisko ulepszania broni. No właśnie, tutaj możemy to ulepszyć. A potrzebuję 4, dobra. To nic z tego. Okej. Okay. Jak myślisz, jak wyglądało wcześniej? Zanim spadła kometa? Chodzi mi o cały krater. Założę się, że to było gówno. Wolisz taką ruinę? Ej, nie bądź taki. Mamy tutaj premia do zdrowia dla towarzyszy, ale to dla zdrowia. O kurde, Sid.
Gdzieś go, skądś go skojarzę. Zobaczmy, jak tam nasza umiejętność. Okej, okay, chyba mamy tutaj przewagę. Możemy tłuc te szczury. O kurde, co to jest? Oh shit. A nie da się nurkować, dobra. Ja chcę zobaczyć, jak ten drap walczy. Czym walczy. Myślę, że zaraz sobie tutaj znajdziemy jakiegoś przeciwnika. Tych zdjęć już naprawdę sporo znalazłem. Okej. Okay. Co? Idźmy tutaj gdziekolwiek. Znajdźmy jakiegoś potwora. A, proszę, tu jakaś ścieżka. Dobra, to może innym razem będziemy eksplorować. Zobaczcie, jak on walczy i czym walczy. Czy w dystansie, czy w stójce. Co to jest? A taśma. M-Kloss. Max. Mentarz. To za placówka górnicza. I tak nazwał, że nie ma tutaj nikogo. O, jest tutaj jakiś latający. To przydałby się taki mocniejszy przeciwnik, ale dobra. O, jest kilku. Zaraz zobaczymy. No chodź, drap. A raz, shotguna wali. O, może być. Częstotliwość tych ataków to naprawdę pozostaje wiele do życzenia. No tak, uj, patrzcie. Słabo to wygląda, powiem wam. Niestety, szkoda. Wykonamy dla niego na pewno zadanko jakieś. I myślę, że raczej nie będziemy z nim chodzić, bo chyba słaby jest. Zobaczymy jeszcze, damy mu szansę. Może chłop atakować z shotguna, tylko że strasznie wolno go się atakuje. Wiecie, o co mi chodzi. Musimy, kurczę, wina szukać. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że to będzie takie potrzebne. Dobra. Wyczyściliśmy tutaj, co mieliśmy wyczyścić. Tam jeszcze jakiś jeden łazi. Dobra, myślę, że sobie skończymy ten odcinek tutaj w tym miejscu już i zaczniemy eksplorować mapę od początku, znaczy to miasto, kryjówkę, osadę banitów. Będziemy rozmawiać z NPC-ami, wykonywać tam jakieś zadanka, oczywiście i tak dalej. Także to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, cześć!